Witam Was serdecznie w kolejnym materiale dotyczącym podstaw programowania Arduino. I w dniu dzisiejszym chciałbym zająć się funkcjami, własnymi deklaracjami funkcji, tworzeniem własnych funkcji w e, naszym programie. E, dobrze, e, zacznijmy tak naprawdę, e, po co są nam e, funkcje e, w naszym programie. E, Główny powód tworzenia własnych funkcji, jaki przychodzi mi do głowy, jest to, jest to odśmiecenie troszeczkę naszego kodu źródłowego. Po co mamy wykorzystywać. Kilkukrotnie ten sam fragment kodu, jeżeli możemy zrobić z tego własną funkcję lub też jakieś algorytmy, które wykorzystujemy w naszym kodzie, możemy też właśnie zamknąć we własnej funkcji. Najprostszy przykład stworzenia funkcji jest na przykład wtedy, kiedy chcemy napisać program dla jakiegoś tam pojazdu. I instrukcje odpowiedzialne za ruch pojazdów, na przykład w danym kierunku, ukrywamy właśnie w funkcji, a potem w trakcie pisania w kodu, zamiast pisać tam czterech czy pięciu linijek kodu, wpisujemy nazwę funkcji, na przykład jedź do przodu, jedź do tyłu, jedź w prawo, jedź w lewo i to jest tak jakby funkcja i nasz Robot potem wykona dany ruch. To takie bardzo okrojone, jak to się mówi, zastosowanie funkcji, a my teraz powiedzmy sobie, jak taką funkcję stworzyć. Do tej pory mieliśmy do czynienia w głównym programie z dwoma takimi funkcjami, które poniekąd tak naprawdę sami tworzyliśmy, bo była to funkcja setup oraz funkcja loop. Jak widzimy, jest taki przedrostek przed nazwą funkcji. Void. Mówi się, że jest to funkcja, która nie zwraca z żadnej wartości. Ale mamy też funkcje, które mogą zwrócić jakąś wartość. Dla przykładu weźmy sobie jakąś przykład, funkcję typu integer. Niech będzie to funkcja typu integer o nazwie doda, dodawanie. Zawsze jak deklarujemy funkcję, yy, musimy dać jej typ, nazwę oraz w nawiasach półokrągłych jakieś atrybuty. Mogą być, ale nie muszą. Jeżeli założymy, że funkcja dodawania będzie miała dwie zmienne int a i int b. Są to dwa atrybuty, które będą trafiały do tej funkcji. No i. Ta funkcja będzie zwracała wynik dodawania a i b. Czyli zrobimy sobie słówko return, return, a plus b, koniec. I stworzyłem bardzo prostą funkcję dodawania dwóch liczb. Ktoś mi powie po co. To jest tylko przykład. To jest tylko przykład. No i teraz, jakbym chciał taką funkcję sobie wywołać, wywołuję na przykład w serial monitorze serial println i tu będzie dodawanie 1, yy, 2, zamykamy kontrolę T, wysyłamy na Arduino. No i widzimy tutaj wynik dodawania 1 i 2, oczywiście wyszło nam 3. Yy, Wezmę teraz może przykład z wcześniejszych materiałów. Dobrze, mamy tutaj przykład z czwartego filmu. Zobaczmy, że mamy tutaj na przykład taki oto fragment, który się powiela. Ten fragment jest podobnym fragmentem do tego. Tak naprawdę, moglibyśmy całość zamknąć do funkcji jednej. A to zamknąć do funkcji drugiej. Ponieważ po co zaśmiecać sobie y, funkcję loop? Jak możemy na przykład sobie zrobić coś takiego? Void, dis, display, y, ser, serial, i tutaj na przykład wrzucimy sobie to, co jest wyświetlane na serial monitorze. I już w tym momencie troszeczkę posprzątaliśmy sobie tą funkcję. Wgrywam to w tym momencie na kontroler. I jak widzimy, wszystko działa prawidłowo, mimo że te odwołania do klasy serial nie znajdują się bezpośrednio w funkcji loop. Dobrze, postaramy się jeszcze troszkę ten kod zmodyfikować. Stworzymy, możemy na przykład stworzyć sobie taką funkcję void change. Change LED. I tutaj na przykład zrobimy coś takiego: int led i hop. I ten fragment wytniemy i tutaj wkleimy sobie to co będzie w tym oto atrybucie Ctrl T wklejmy to do naszego yy, fora możemy się pozbyć przy okazji jeszcze tutaj nawiasów i tutaj odwołamy się do tablicy komórki i i analogicznie w drugim forze możemy zrobić coś takiego wgrywamy to na nasze Arduino. Jak widzimy, działa wszystko tak jak przed zmianami, przed stworzeniem tej funkcji change led. No i wszystko działa prawidłowo i nasz kod w pętli loop jest teraz bardziej przejrzysty. Na temat jeszcze wykorzystania funkcji, nie raz sobie powiemy, to był taki prosty przykład pokazującym, że używanie funkcji jest proste i naprawdę bardzo przydatne w trakcie naszego kodowania, programowania. To tyle. Zachęcam do dania łapki w górę, napisanie komentarza i udostępnienie tego materiału. Ja się żegnam. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy tej film widzicie. I do następnego razu trzymajcie się. Cześć.